Siemano, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będę przerabiał moją komorę ciśnieniową, bo jak widać delikatnie się uszkodziła. Pleksa pękła. Tutaj był ten zawór. I jak zauważyłem, dopiero później przyjrzałem sobie nawet filmik mój. I tutaj delikatne rysy takie się robiły, już po sklejeniu oczywiście, nie? I kleiłem to właśnie klejem cyjanoakrylowym. I nie wiem, czy właśnie to nie on spowodował, że później takie mikro ryski się zrobiły po sklejeniu. I dlatego dalej ta kreska tak jakby szła. Tak jak właśnie w szybie samochodowej, jak kamyk uderzy w szybę przednią, to jak już kreska będzie pokazywała się od kamyka tego, to już będzie szła dalej ta kreska. No i tak samo tutaj właśnie się zrobiło. Nie wiem, akurat tu jeszcze trochę widać taki ryski. No akurat tutaj musiałbym podnieść o. Właśnie widać taką kreskę. I ta kreska właśnie jakby dalej szła. O, teraz widać dobrze. To by następne pęknięcie było. To jest akurat pleksa 5 mm. I kupiłem następną. Mówię, grubszą założę. No i kupiłem grubszą. Taką. Miała być 10 mm. No ale to takie niepełne jest 10. No. W jednym miejscu. No takie właśnie niepełne 10. No tutaj akurat pokazuję, zaraz wam pokażę inaczej. Tak zrobię. No teraz widać takie 9,5 jakby. A miała być centymetrowa, ale to mniejsza z tym. Co się stanęło? Tutaj widać po rozwierceniu i po przyklejeniu znowu te mikrorysy się zaczęły tworzyć. O, tutaj widać. I musiałem zdemontować ten zawór, bo następna pleksa by pękła. Ale teraz wpadłem na lepszy pomysł. Już teraz nie będę wiercił w pleksie.
I co jeszcze? Zmienię sobie na większy pojemnik, czyli garnek. O, taki sobie załatwiłem. Wziąłem sobie od mamuśki. Już taki dość zniszczony. A plekse kupiłem sobie już, zabezpieczyłem się i jeszcze grubszą. Mm. I co? I teraz sobie zrobię z boku tego garnka otwór. I ten zawór ciśnieniowy sobie tutaj przymocuję. Tutaj wywiercę sobie otwór za chwilę. Tutaj mam taką gumę, z której właśnie zrobię uszczelkę. Muszę wyciąć. Ale zanim jeszcze tutaj przykleję tą uszczelkę, oczywiście tutaj sobie wytnę jeszcze koło w środku, nie? Żebym widział, co się w tym zbiorniku będzie działo. Ok, możemy przyłożyć dla próby i zobaczyć, czy będzie to prawidłowo przylegać.
Myślę, że jest dobrze. Teraz tutaj odrysuję koło. Ok, pokrywa zrobiona i teraz przystępuję do sprawdzenia. Włączam. Tutaj zakręcam zawór.
Muszę trochę przycisnąć, żeby zassało. Muszę chyba tutaj jeszcze uszczelnić wokoło, bo tutaj guma będzie trzymać, ale ona jest zbyt cienka, jeszcze są prześwity, widzę. Tak, garnek nie jest taki prościutki. No dobrze, to zaraz coś wymyślę. No dobrze, tutaj uszczelkę na przyklejwie, kurde, przykleiłem, ale że tu jest płaszczyzna dość nierówna, to będę musiał dać jeszcze tutaj taką gumę. I właśnie tutaj odmierzę sobie mniej więcej. Ile ciachnąć, bo to jest zbyt długie akurat, ale też żeby nie było zaraz za krótkie, to sobie z nadmiarem utnę. Bo to jest akurat taka z gumy do ćwiczeń, okrągła guma i będę musiał teraz tutaj wzdłuż ciachnąć. Najlepiej będzie nożyczkami, albo nie, jeszcze zrobię, zaznaczę sobie linię, żeby to mniej więcej równo było, właśnie. Okej. Teraz tutaj ciachnąć trzeba. Ok, teraz tutaj założę. Może jeszcze przykleję to później. Na razie przetestuję, czy to zda egzamin. I tu jest najważniejsze złączyć tak, żeby było jak najszczelniej, a nawet jeszcze może silikonem dam. Silikonem skleję. Spróbuję ciachnąć tak z naddatkiem, żeby to było równe i to było równe.
jedna i druga strona, żeby była równa. O, nawet mi się udało. Tak będzie najlepiej. Jeszcze nadmiar palcem ściągnąć. I przycisnąć pokrywą. No dobrze, teraz sprawdzimy, jak to będzie działać. Pewnie muszę trochę przycisnąć, żeby to na całości złapało. Już trzyma. Teraz jeszcze tutaj musi się ruszyć. O, idzie. Zobaczymy, do ilu atmosfer dojdzie. No, do 10 dochodzi już. Myślę, że o to by było wystarczające. Tutaj teraz zakręcę, żeby atmosfery były jednakowe. O, i plan udany. I wszystko w porządku. Teraz tutaj sobie sprawdzę z żywicą, jak to będzie działać. Ale myślę, że będzie wszystko ok. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Hej!